A w studiu kolejny gość, Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czego się pan spodziewa po piątkowym zgromadzeniu narodowym, po wystąpieniu, które za pośrednictwem łączy internetowych będzie wygłaszał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden? Spodziewam się mocnej deklaracji, która zresztą padała w ostatnich tygodniach, że Stany Zjednoczone będą bronić każdej piędzi ziemi NATO, w tym polskiej ziemi, jeśli będzie takie zagrożenie, ale też spodziewam się konkretnych decyzji w postaci zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich, być może jakichś deklaracji dotyczących sprzętu, który miałby się w Polsce znaleźć. Mam na myśli na przykład zestawy antyrakietowe Patriot. Myślę, że to bardzo ważny moment i pomysł, idea, żeby właśnie w taki sposób praktyczny uczcić, przecież to nie jest okrągła rocznica, spowszedniało nam to NATO, uważam za dobry i autorytet tutaj polskich władz wobec Stanów Zjednoczonych, no bo posłowie, senatorowie to jest emanacja całej sceny politycznej, wszystkich wyborców, też będzie tutaj znaczący. Myślę, że to jest taka sprawa, która nie dzieli. Relacje polsko-amerykańskie, dobrze, że one wróciły do takiego stanu po roku, no takiego marazmu, najpierw po błędach wynikających z tego, że no, nie po drodze jakby było z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a potem nieszczęsna sprawa Lex TVN, która wiele zepsuła. Szczęście, że ten temat jest zamknięty, bo gdybyśmy teraz mieli taką sytuację niejasną, byłby to spory kłopot. Oczywiście Stany Zjednoczone sprawy bezpieczeństwa traktują jako ponad jakimiś bieżącymi problemami, bo inaczej by no, to bezpieczeństwo zależało od tego, jaki dziś jest rząd, jaka jest sytuacja. Zobowiązania swoje traktują poważnie. Niemniej jednak to jest bardzo istotne w tym momencie i to jest istotny sygnał też dla Putina, dla Rosji, że Stany Zjednoczone bezwarunkowo stają za Polską i innymi państwami w tym regionie, że mocno wracają i są gotowe kolejne kroki podejmować. Od kilku dni w zasadzie codziennie także media zachodnie nieoficjalnie informują o współpracy polsko-amerykańskiej, jeśli chodzi o przekazanie stronie ukraińskiej polskich migów 29. Polska miałaby otrzymać w zamian amerykańskie F-16. Myśli pan, że to jest po pierwsze dobry pomysł, a po drugie możliwe do zrealizowania w miarę szybkim czasie? Ta sprawa niestety poszła źle, bo zaczęła najpierw się w mediach de facto. Najpierw zaczęła się w mediach, znaczy najpierw się zaczęła od wypowiedzi polityków pana Borrella, który jest takim ministrem zagranicznych Unii, wysokiego przedstawiciela. Potem Ukraińcy, ukraińskie siły zbrojne, były prezydent Poroszenko, entuzjastycznie zareagowali. No i trochę wyglądało na to, że trochę poza Polską ta sprawa się gdzieś tam toczy. Więc uważam, że to stanowisko polskich władz, polskiego rządu, wstrzemięźliwe, ostrożne do takiego medialnego rozpatrywania tej sprawy, jest słuszne. Ja nie wiem, nie mam wiedzy o jakichś negocjacjach, natomiast uważam, że to są sprawy tak poważne, to są sprawy, które rzutują na bezpieczeństwo Polski, bo może niektórzy lekceważą te migi 29, to są bardzo dobre samoloty i w potencjale sił powietrznych Polski stanowią bardzo istotny element, więc o ten sprzęt apeluje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Niemal codziennie apeluje do państw zachodnich, przekażcie nam sprzęt, no tak, przekażcie nam samoloty, jeśli NATO nie może zamknąć nieba nad Ukrainą. Tak, ale my w tej sytuacji powinniśmy działać wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi NATO. Jeśli jest tak, jak piszą media, że postawiliśmy sprawę w taki sposób, że owszem, możemy te samoloty oddać, sprzedać, w każdym razie one by funkcjonowały no, nie jako polskie samoloty już wtedy, to my musimy dostać ekwiwalent. I tutaj, jeżeli Stany Zjednoczone są gotowe brać odpowiedzialność za taką operację, no to pewnie można by ją rozważać. Natomiast wydaje mi się, że Stany Zjednoczone, przynajmniej to wynika z oficjalnych wypowiedzi w ostatnich dniach, no tak tego nie widzą.
krótko mówiąc. Znaczy, czy nie spodziewa się pan takiej deklaracji choćby w czwartek podczas wizyty wiceprezydent Kamali Harris albo podczas... No chyba, że jest tak, że czasem tak jest w życiu politycznym, że się z ważnymi deklaracjami czeka na wizyty i celowo się pewne rzeczy jakoś tam dementuje czy osłabia, żeby właśnie mocno wybrzmiały. Natomiast wydaje mi się, że ta decyzja jest decyzją bardzo trudną, bo my nie jesteśmy, przy całym szacunku, Portugalią czy jakimś sojusznikiem oddalonym od granicy. Siłą rzeczy staliśmy się państwem, które udziela wielkiej pomocy, które jest takim miejscem, skąd ta pomoc jest udzielana. Przecież no nie jest jakąś specjalną tajemnicą, nie da się tego ukryć, że to przez Polskę idzie ta pomoc, przynajmniej lądowa, a to jest zapewne znakomita większość tej pomocy. To my przyjęliśmy 1 200 000 uchodźców. Więc zawsze w każdej sprawie musimy patrzeć na własne interesy bezpieczeństwa i z tego punktu widzenia ta sprawa, mówił o tym redaktor Jerzy Haszczyński przed chwilą, no może być taką, w której trzeba się dobrze zastanowić. Nikt do Polski nie może mieć pretensji, że robimy za mało, bo naprawdę to, co robimy dla Ukrainy w tej chwili, to jest wielkie, historyczne, jest to ogromny wysiłek państwa i ludzi, które no nie jesteśmy najzamożniejszym państwem świata, a robimy dla sąsiadów bardzo wiele. Więc nie czujmy się winni, jeśli ta operacja z tymi samolotami dojdzie, nie dojdzie, to jest zupełnie odrębna sprawa. Więc ja zachęcam wszystkich do spokoju w tej sprawie, zwłaszcza, że przez ten medialny zgiełk na początku pojawiła się informacja, że te samoloty miałyby startować z polskich lotnisk, która przeraziła wiele osób w Polsce. Podobno przeraziła także samego sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga. Tak, bo był pytany o to, miał konferencję z prezydentem Dudą i bardzo jasno powiedział, że to byłaby granica przekroczenia wojny. Tak? To znaczy, jeżeli mówimy o Białorusi, z której są wystrzeliwane rosyjskie rakiety, bądź wychodzą rosyjscy żołnierze, że jest de facto w stanie wojny z Ukrainą. Drugim agresorem. Tak, to jeśli my byśmy, czy jakiekolwiek inne państwo NATO udostępniło swoje lotniska dla operacji, de facto wchodzimy w wojnę. I z pewnością, wyobraźmy sobie, że inny kraj by tak chciał zrobić, kraj sojuszniczy, chcielibyśmy być uczestnikami tej decyzji. To nie może być tak, że któreś z państw podejmuje działanie o charakterze wojennym, nie informując pozostałych sojuszników. Więc sprawa niesłychanie delikatna, skomplikowana. Ja pomijam już jakieś względy techniczne, że te samoloty są przystosowane do wymogów NATO, awionika jest natowska. Pewnie to można jakoś wymontować. Tam technicznie wszystko przezwyciężyć. Natomiast mówię, te błędy nie w Polsce popełnione, ja tutaj nie pokazuję palcem nikogo, sprawiły, że ta kwestia jest trudniejsza do załatwienia tak politycznie. I Stany Zjednoczone też przecież, proszę zobaczyć, sekretarz stanu najpierw mówił zielone światło, a potem mówili przedstawiciele amerykańscy, że to jest decyzja polskiego rządu. Więc sądzę, że tutaj waży się różne elementy w tej kwestii. I na koniec dnia liczy się bezpieczeństwo polskich sojuszników, skuteczność tej pomocy. I myślę, że tutaj powinniśmy zaufać, że te rozmowy, które się wokół tego toczą, też na pewno prezydent Zeleński rozmawia z Amerykanami, rozmawia z prezydentem Dudą, no jest tutaj w pełni o sytuacji poinformowany i myślę, że z jego punktu widzenia taka totalna skuteczność jest jedynym kryterium, tak? Znaczy w sytuacji, gdy padają bomby, gdy walczą wojska, to tak trochę nie ma czasu na jakieś misterne akcje. Trzeba iść za skutecznością. Jeżeli coś nie wychodzi, bierzemy następną rzecz. Skupiamy się, nie wiem, na zestawach przeciwpancernych, przeciwlotniczych, informacjach wywiadowczych. Znaczy, że tutaj jest to gorąca faza operacji i tak dwoi się i troi prezydent Zeleński. No, utrzymać morale,
występuje, zapewne jakby kieruje też, jest głównodowodzącym wojsk, no i odbywa ogromną liczbę rozmów, śledzę jego media społecznościowe, z przywódcami światowymi, tak, i to nie tylko z tymi największymi, ale rozmawia no, ze wszystkimi, tak, znaczy on buduje szeroki front poparcia Ukrainy. Więc to myślę, że ta sprawa, zobaczymy, chyba, że właśnie wizyta wiceprezydent bądź piątek coś tutaj przyniosą. Natomiast ja myślę, że wystąpienie prezydenta Bidena będzie kierowane do Polaków. No, występuje wobec polskich parlamentarzystów i będzie chciał przekazać informację, że Stany Zjednoczone są razem z nami. Tak? Bardzo ważny komunikat. Jak Obama w 2014, 4 czerwca na Placu Zamkowym. Ta sytuacja oczywiście była mniej groźna wtedy, ale ta sekwencja też była taka. Był sekretarz stanu, sekretarz obrony, wiceprezydent Joe Biden w marcu był w Warszawie, a w czerwcu prezydent Obama. Więc Amerykanie wiedzą, jak reagować w takich sytuacjach. Czy myśli pan, że za taką deklaracją pójdą jakieś konkretne decyzje administracji amerykańskiej? Mam tutaj na myśli inwestycja w sprzęt, przekazanie sprzętu Polsce, jakieś zakupy dla polskiego wojska, no bo nie ukrywajmy, no polskie wojsko potrzebuje amerykańskiego sprzętu. To bardzo szybka w dobie agresji wojny na Ukrainie. Ja bym się spodziewał dwóch rzeczy w bardzo krótkim czasie, mianowicie zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich. Ta pierwsza, no, te 10 tysięcy, z których połowa to jest właśnie to doraźne wzmocnienie. Bardzo istotne, bo właściwie przed jeszcze wybuchem działań wojennych się pojawili. Trzeba tę liczbę zwiększyć i tak jak w 2014 roku przyjechały baterie Patriot amerykańskie do Polski, tak samo w Turcji na granicy syryjskiej też to nie jest tak, że NATO takich rzeczy nie robi. To powinny się pojawić te baterie na polskiej granicy, przy polskiej granicy, być może też przy rumuńskiej granicy z Ukrainą, dlatego że widać, że dla Rosji ataki rakietowe są głównym obszarem operacyjnym. Tak? To znaczy wystrzelili, Amerykanie liczą, to zapewne jest do policzenia, jak ma się zwiad satelitarny, tych ataków było kilkaset. W związku z tym jasne, że politycznie trudno sobie wyobrazić, że Putin chciałby dokonać ataku rakietowego na nawet jedną rakietą, na któreś z państw NATO, ale znacznie byłbym spokojniejszy, gdyby właśnie te antyrakiety zdolne zestrzelić taką rakietę by były w Polsce. To w krótkim okresie, a w długim okresie zwiększenie obecności, utrwalenie tej obecności. Od lat toczyła się dyskusja, rotacyjna obecność, nie bazy, stała, tak. Czy stała, tak. Była koncepcja Fort Trump. Tak, więc bardzo byłbym rad i liczę na to, że to nastąpi w piątek, bo są czasami, tak jest w polityce, że są takie momenty, takie okna możliwości, że zapadają świetne decyzje, że w piątek prezydent Biden powie, budujemy trwałą obecność amerykańską w Polsce, będą bazy, będą dwie ciężkie brygady, to jest to o co zawsze postulowaliśmy wobec Amerykanów i że one będą na stałe, tak, i że to nie będzie rotacja, że to będzie na wzór, niestety użyję tego słowa, zimnowojennej obecności Amerykanów w RFN w Niemczech Zachodnich, tak? Gdzie ta obecność miała charakter takiej fizycznej zapory przed możliwą agresją wtedy Związku Sowieckiego. Więc czegoś takiego potrzebujemy. No i oczywiście nasz własny wysiłek, to jest jasne, mamy ustawę o obronie ojczyzny, której sens obok wielu szczegółowych przepisów, które są ważne, ale dzisiaj nie tak istotne. Sprowadza się do tego więcej pieniędzy, tak? Znaczy, że tu jest zgoda w całym Sejmie, w Senacie, że po prostu musimy więcej wydawać. Mądrze, ale więcej, tak? I że to, co widać po tych 13 blisko dniach wojny na Ukrainie, że własne zasoby Ukrainy, determinacja, no to jest niesłychanie ważny czynnik. Gdyby było tak jak na Krymie w 2014 roku, że praktycznie bez walki, bez działań
kawał państwa został oderwany, to świat by tutaj wzruszył ramionami, nic by nie robił. Natomiast te bohaterstwo, opór, wybitny prezydent na czele tego wszystkiego, który nie uciekł, który jest niesłychanie przekonujący i sugestywny w tym, co robi, to są elementy niesłychanie ważne. To znaczy sojusznicy chcą mieć, chcą wspierać takie państwa, które w miarę swoich możliwości, oczywiście trudno oczekiwać od jakichś państw, gdzie są 2 miliony mieszkańców, żeby jakieś wielkie rzeczy robiły w takich sytuacjach, są sojusznicy więksi i mniejsi, ale żeby ci średni i znaczący potrafili sami pewne rzeczy robić. Jak pana zdaniem ta wojna na Ukrainie wpłynie także na Sojusz Północnoatlantycki, na NATO, to co mówił Jerzy Chaszczyński, nawet prezydent Francji nie tak dawno mówił, że to jest śpiący twór. No, śmierć mózgowa. Śmierć mózgowa, cytując dokładnie. Jak NATO, pana zdaniem, zmieni się pod wpływem tej wojny na Ukrainie? Czy kolejne państwa składają akces, aby przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Ukraina? Wstrząs i rewolucja dla NATO. Ja pamiętam dokładnie 10 lat temu, w 2012 roku, gdy był szczyt w Chicago decydujący o tym, że kończy NATO operację w Afganistanie, całkiem poważne narady ministrów obrony, co dalej z NATO, co my dalej będziemy robili, czym my się będziemy teraz zajmowali. Afganistan się skończy i co teraz, tak? Odpowiedź przyniósł 2014 rok, aneksja Krymu, destabilizacja części Ukrainy, Donbas. Więc i wtedy kroki podjęte, potwierdzone szczytami walijskim i warszawskim. Wracamy do artykułu 5, czyli do kolektywnej obrony. Kończymy z taką polityką ekspedycyjną, bo po pierwsze nie było potrzeby, po drugie właśnie ten artykuł 5 i obrona członków znowu weszły na pierwszy plan. I ta sytuacja, to znaczy te 8 lat nie zostało zmarnowane przez NATO. Może to nie było tak spektakularne jak teraz, ale w sensie pewnych koncepcji, w sensie presji na to, żeby więcej wydawano pieniędzy w poszczególnych krajach. Mimo właśnie prezydenta Trumpa, który no bardzo powątpiewał w NATO na początku i był takim ogromnym NATO-sceptykiem, ale potem widać zmienił zdanie i raczej zaczął w swoim takim bezceremonialnym stylu oczywiście nalegać na sojuszników, zwłaszcza na Niemców, że mają wydawać więcej. Więc ta sytuacja, gdyby nie te 8 lat, które byłoby, kompletnie na to zaskoczyła. A tak to różne narzędzia, siły odpowiedzi, szpica, pewne procedury, pewien sposób myślenia, który zbudował plany działania, plany obronne, plany ewentualnościowe, które mówią, jak Polska i państwa bałtyckie będą bronione. Więc to... Ja często jestem pytany o to przez takich zwykłych obywateli, czy to nie jest tak jak w 1939 roku, bo też byliśmy sojuszników. Tak się zastanawia właśnie. Więc uważam, że oczywiście na koniec zawsze są decyzje polityczne. Mogą być genialne plany, świetni żołnierze, a zawsze decydują politycy, czy tych żołnierzy użyć. Natomiast NATO co do swej zasady jest zupełnie innego rodzaju sojuszem niż nasze sojusze z 1939 roku. Czyli pani z organizacją miał kto przysiąść. Trzeba o to zabiegać, oczywiście trzeba pilnować, zabiegać, rozmawiać. Z tego punktu widzenia te wizyty są tutaj bardzo ważne, ale prawda jest taka i myślę, że to jest budujące, powinno być budujące dla naszych oglądających, że za obronę Polski odpowiada głównodowodzący sił NATO w Europie, amerykański generał i to on jest odpowiedzialny za to, jeśli nastąpiłby atak na Polskę, za reakcję. To nie jest tylko już wtedy nasza sprawa. Takie są plany NATO, takie są plany ewentualnościowe i w sytuacjach, zadbaliśmy o to w 2014, gdzie nie będzie czasu, żeby się zebrali ministrowie, prezydenci i tak dalej, na przykład ataku lotniczego nagłego, to właśnie ci do wojskowi będą decydować. I oby te plany nigdy
nie miało okazji być wdrożone w życie, chociaż bardzo dobrze one są. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.